dawno, około 30 lat temu, przyjeżdżaliśmy tu na zgrupowania na całe wakacje. Takie zgrupowania szermiercze trwały 6 tygodni. Także szmat czasu również spędziłem w Giżycku i z dużym sentymentem wracam zawsze do Giżycka, tym bardziej, że teraz jestem mieszkańcem okolic od kilku lat i ludziom się to podoba po prostu. Jest teraz rewelacyjne warunki, będę namawiał, będę zachęcał kluby sportowe, kluby szermiercze, żeby przyjeżdżały tutaj na wakacje, na obozy treningowe. Teraz mamy następną parę zawodników. Stojący w tej chwili zawodnik Stefan Makowski, również trzykrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich. Startował w Igrzyskach od Sydney bodaj, czy w Sydney jeszcze? Nie, w Sydney jeszcze nie był. Startował w Atenach, w Pekinie i teraz w Londynie. A jego przeciwnikiem będzie Grzegorz Pluta, tegoroczny mistrz paraolimpijski, złoty medalista w szabli w kategorii B. Kilka słów o szabli. Szabla jest bronią siecznokolną. W szabli zadajemy trafienia poprzez cięcia, czyli uderzenia. Zdarzają się również pchnięcia, ale są to bardzo, bardzo rzadkie akcje. Odległość również już została ustalona. W szabli jeszcze jest taka różnica, że sędzia decyduje o przyznaniu punktów. W momencie, kiedy dwaj zawodnicy się trafią, sędzia może trafienie zaliczyć dla jednego, dla drugiego lub dla żadnego. Nie ma takiej możliwości jak w szpadzie, żeby zaliczyć dla dwóch osób po jednym trafieniu. Są zasady walki, które mniej więcej polegają na tym, że kto pierwszy zaczął atak, ten zdobywa punkt. Chyba że przeciwnik się obroni. Spróbujemy Państwu zademonstrować walkę. Walka szablowa będzie szybsza, czyli ja może proponuję walkę do 15 trafień. Zawodnicy gotowi. Naprzód. Stój. Bardzo ładna wymiana zasłon odpowiedzi. Ostatnie cięcie zadał Stefan. Trafił 1-0. Szermiercza. Gotowi. Naprzód. Natarcia równoczesne. Razem zaczęli, razem się trafili. Bez zmian. Gotowi. Naprzód. Stój. Natarcie Stefana przez odbicie cięcie odbił klingę. Widzę, zawodnik się nie chce zgodzić. Grzegorz nie chce się zgodzić. Protest, tak? Sędzia ma prawo się pomylić. Prosi o podgląd. Co na to, koledzy? Zasłona odpowiedź. Ok, sędzia się pomylił. Punkt dla Grzegorza. 1-1. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie bardzo długie. Sięgnęło brzucha. 2-1 Stefan. Gotowi? Naprzód. Stój. Bardzo dobre, szybkie natarcie przez odbicie cięcie. Stan walki 2-2. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie Stefana pierwsze nie trafiło. Obronił się zasłoną. Trafił odpowiedzią Grzegorz. Punkt dla Grzegorza 3-2. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie Stefana bezpośrednio trafia w rękę. Stan walki 3-3. Gotowi? Naprzód. Stój. Ostatnia faza. Natarcie jest Grzegorza, które trafiło. Punkt dla Grzegorza 4-3. Gotowi? Naprzód. Stój, natarcie Stefana trafiło, stan walki po 4. Gotowi, naprzód. Stój, natarcie pierwsze nie trafia, odpowiedź na zasłonie, przeciw odpowiedź trafia, punkt dla Grzegorza. Nie wiem czemu chciał zaprotestować, za to, że dostał punkt. 6-4, gotowi, naprzód. Stój. Natarcie przez odbicie cięcie parowane. Odpowiedź trafia 7-4. W tym momencie odpięła się taka łapa, która trzyma wózek. Jak widzimy, zawodnicy bardzo dynamicznie walczą i potrafią rozbroić tą platformę, na której walczą. Musimy poprawić. Zdarza się to dość często. Chwila przerwy technicznej, ale i zawodnikom też się należy odpoczynek, bo walka jest bardzo żywa, bardzo dynamiczna i na pewno męcząca. 6-4.
7-4 prowadzi Grzegorz Szermierczak. Gotowi? Naprzód. Odbicie, cięcie z prawej strony źle parowane. Punkt dla Stefana. 7-5. Gotowi? Naprzód. Stój. Ostatnie długie natarcie trafia. 8-5. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie Stefana przez odbicie, cięcie. 8-6. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie Grzegorza było sparowane. Odpowiedź trafiła. 8-7. Gotowi? Naprzód. Natarcie. Szybszy w natarciu był Grzegorz. Pierwszy trafił. 9-7. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie ostatnie nie trafiło. Przeciw natarcie trafiło. 9-8. Gotowi? Naprzód. Stój. Bardzo ładne natarcie pod rękę. 10-8. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie pierwsze nie trafia. Odpowiedź Stefana. 10-9. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie trafia. 11-9. Gotowi? Naprzód. Natarcie Stefana na zasłonie. Odpowiedź trafia. 12-9. Gotowi? Naprzód. Stój. Ostatnie natarcie Grzegorza nie trafia. Odpowiedź trafia. 12-10 prowadzi Grzegorz. Walczymy do 15. Gotowi? Naprzód. Stój. Odbicie, cięcie Grzegorza. 13-10. Szermierczak. Gotowi? Naprzód. Stój. Natarcie na zasłonie. Odpowiedź. 14-10 prowadzi Grzegorz. Pierwszy styk żelaza. Odpowiedź trafia. Szermiercza. Gotowi? Naprzód. Oj, natarcie na zasłonie. Odpowiedź trafia i 15-10 wygrywa Grzegorz Pluta, mistrz paraolimpijski z Londynu. Brawa, wielkie brawa.